Już po tygodniu chodziliśmy jak w zegarku, a wszystko dzięki zajęciom z języka polskiego. Za każdym razem powtarzaliśmy sobie przed lekcją. A dziewczyny zawsze były zajęte plotkami. Ale wchodząc do klasy, i tak każdy z nas miał pełne gacie i wtedy weszła pani od polskiego. Wszyscy z przerażeniem patrzyli w swoje zeszyty, a zadowolona pani zajęła miejsce przy biurku. No to co? Pytamy się? I pomyślała. Kiedy to usłyszałem, powiedziałem do niego. Chcąc dodać mu odwagi, wszyscy zawołaliśmy. Nie poszedł. Na samym początku był już na przegranej pozycji. Pierwsze pytanie, a on nic. Drugie pytanie, a on dalej nic. Po trzecim pytaniu rzekł. Pocieszyć powiedziała. Nie takie raz już tu chodziły, a szkoły kończyły. Pani zapytała. I podniosła się nasza ostateczna broń. Karol. Poszedł jak do ognia. Szło mu dobrze, jednak on i w nierównym boju poległ. Nie dając już rady, błagał o litość. Ale nie, nie, pani odpowiedziała. Musiał się pogodzić z oceną. Tak nie miała lekcja polskiego. Już pół godziny przed zajęciami cała klasa stała pod salą. Do klasy wszedł nauczyciel. Myślałem, że już się przesłyszałem. To jednak była prawda. Więc co miałem zrobić? Poszedłem. Co wiesz na temat kwadów? Zastanowiłem się chwilę i powiedziałem jedyną rzecz, jaka mi przyszła do głowy. Nie domyśli, co to myśli. Nauczyciel spojrzał dziwnym wzrokiem, więc chcąc to odkręcić, szybko zawołałem. Sorry, to nie to. I poprawiłem się. Pan spojrzał na mnie dziwnym wzrokiem i dodał. Co jeszcze wiesz na ten temat? Moja wiedza na temat upadów już się wyczerpała. Więc walnąłem prosto z mostu. Nasza część lekcji upłynęła w dziwnym nastroju. I tak minęła biologia, a zarazem pierwsza klasa. Siadajcie, powiedziała pani. Wyciągnęła dziennik i padła na numer 7. Stefania, pozwól do tablicy. Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy na ostatniej lekcji? Parabole tańczą, parabole. Ocena. No cóż, była taka, jakiej mogliśmy się spodziewać. Bomba! Właśnie zapanowała grobowa cisza.
Wszyscy nerwowo wyczekiwali następnych słów pani. Magda do tablicy, opowiedz mi o... Boli mnie głowa. Okej, więc tak. Nie ma po chwili do bawu. A więc co? Ale wiem, co poczuła Magda i wróciła ze spuszczoną głową do ławki. I tak skończyła się lekcja matematyki. Kluczy na swoim biurku. Zajrzał do dziennika i wywołał numer 2. A szczęście dla niego zadzwonił panu telefon. Po dłuższym czasie odebrał. Tak zakończyła się nasza nauka w gimnazjum w Targanicach.